Witam Cię o poranku, witam Cię w pełnym świetle. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat światła, na temat tego, co to znaczy chodzić, kiedy jest jasno. Kiedyś byłam w Pakistanie i pamiętam taką historię, kiedy nas prowadzono na ewangelizację. Było bardzo ciemno. Tam często wyłączają prąd, na ulicach nie ma latarni. Ulice wyglądają zupełnie jakby były zanurzone w głębokim mroku. Pamiętam, że prowadzono nas taką ciemną uliczką, gdzie nie było zupełnie światła, oświetlano nam drogę komórkami i była bardzo wyboista droga, było dużo błota, trzeba było bardzo uważać tam, gdzie idziemy. To był nasz drugi dzień w Pakistanie, nie znaliśmy jeszcze tego kraju, nie znaliśmy ludzi, do których żeśmy przyjechali i zaczęliśmy tak patrzeć na siebie z moim mężem. Czy my w ogóle wiemy, gdzie oni nas prowadzą? Ciekawe, czy przeżyjemy ten wieczór. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy i jak to się wszystko skończy. Było ciemno zupełnie. Gdyby nie ich orientacja w terenie, nie wiedzielibyśmy, gdzie dojść. W końcu wyszliśmy na taką wielką polanę, gdzie była przygotowana olbrzymia ewangelizacja. Wprowadzono nas na taką scenę, na taki podium. Podium, które było przykryte dywanami i nagle zobaczyliśmy przed sobą 10 tysięcy ludzi. 10 tysięcy muzułmanów, do których mieliśmy głosić o Jezusie Chrystusie. To było coś niesamowitego, niezapomnianego, ale pamiętam to przejście z ciemności tych uliczek, tego miasta na podium, które było oświetlone, po prostu raziło w oczy, ponieważ lampy były postawione wszędzie i całe to zgromadzenie było rozświetlone światłem z reflektorów. Taka jest różnica między ciemnością a światłością. Nie widzisz nic, nie wiesz, gdzie idziesz i nagle widzisz. I nagle widzisz ludzi, widzisz potencjał, widzisz oczekiwanie, widzisz emocje. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 12 wersecie czytamy: a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Będzie miał światłość życia. Jezus jest taką osobą, która rozświetla każdy mrok. I może być tak, że część twojego życia jest w ciemności. Nie doświadczasz tego, żeby wiedzieć, gdzie idziesz, rozumieć, dlaczego tak żyjesz, a nie inaczej. Dlaczego się urodziłeś w takiej rodzinie? Kim jesteś? Po co żyjesz w ogóle? Po co zostałeś stworzony? Możesz błądzić. Ale kiedy poznajesz Boga, kiedy zaczynasz czytać o Jezusie, kiedy zaczynasz Go poznawać osobiście, to zaczyna Ci się rozjaśniać w głowie. Zaczynasz doświadczać takich momentów, aha, to tak to jest. To dlatego jestem tutaj, dlatego tu się pojawiłem, to dlatego Bóg mnie kocha, to dlatego zostałem stworzony, to dlatego ten świat tak wygląda. Zaczynasz rozumieć, jaka toczy się bitwa o Twoje życie, o Twoje serce, że nie istnieje jedynie Bóg, ale jest też szatan i demony i że trwa wielka wojna, bitwa pomiędzy tymi dwoma światami. Zaczynasz rozumieć różne szczegóły odnośnie tego świata. I Bóg pragnie, żebyśmy chodzili w takiej światłości, czyli takim zrozumieniu. Żebyśmy nie błądzili, nie potykali się, ale szli w jasności. Mieli pewność odnośnie tego, gdzie idziemy i po co idziemy. Kiedy jest ciemno, to robisz pewne rzeczy instynktownie. Nie zastanawiasz się, czy mogłoby być inaczej, ponieważ znasz tylko ciemność. I wiele osób, żyjąc w ciemności latami, będąc wychowywanymi w pewien sposób przez rodziców, którzy również byli w ciemności, nieświadomie naśladuje ich, bo nie znają innego życia, nie znają światłości, nie znają światła, nie wiedzą, jak można by było żyć inaczej. I idą taką drogą, która jest udeptana przez innych. Widzą ją pod swoimi stopami i myślą, że nie ma nic więcej. Nie są w stanie sięgnąć dalej wzrokiem, bo nie ma tego światła, więc i tak nie zobaczą innej drogi. Idą tak jak wszyscy. To jest szeroka droga, o której mówi Bóg, że większość ludzi chodzi tą szeroką drogą, a że wąska droga jest do życia wiecznego. I żeby dostrzec tą drogę, to trzeba mieć pragnienie, trzeba chcieć doświadczyć czegoś innego. Trzeba wewnątrz odczuć, że żyję w ciemności, że potrzebuję tego światła, bo już nie daję sobie rady z sobą samym. Nie daję sobie rady z tą ciemnością, która
zalega wokół mnie i czuję, jakbym była w smole, która mnie wciąga coraz głębiej i głębiej. Jezus tutaj mówi, że kiedy się chodzi za Nim, to ma się światło, bo On jest światłem. Czyli kiedy jestem blisko Niego, kiedy spędzam czas z Nim, to On rozświetla wszystkie zakamarki mojego życia. Zaczynam rozumieć, aha, to można inaczej żyć. Można inne wybory dokonywać. W takiej sytuacji nie muszę się gniewać, w takiej sytuacji nie muszę być obrażona. Nie muszę się wycofywać, nie muszę uciekać. Mogę iść do przodu, mogę zwyciężać. W tej sytuacji mogę być silna zamiast słaba. W tej sytuacji mogę Bożą mocą pokonać to, co wydawało się wcześniej nie do pokonania. I to wszystko pokazuje Jezus, w jaki sposób to robić. Każda sytuacja jest inna i na pewno Twoja sytuacja jest inna niż moja. Każdy z nas przechodzi swoją ciemną doliną, ale Bóg jest tym, który niesie światło. I kiedy jesteśmy blisko Niego, zaczynamy rozumieć. Dlatego zadaniem naszym na dzisiaj jest, żeby chodzić za Nim. Żeby patrzeć na Niego, żeby Jego słuchać, żeby rozumieć, co to światło niesie ze sobą. Bo to nie tylko to, że zaczynamy rozumieć i widzieć więcej, ale również światło niesie ze sobą ciepło i życie. Atmosferę, w której my możemy wzrastać, możemy rosnąć, możemy czuć się coraz pewniej, możemy odczuwać Bożą miłość. I to wszystko sprawia, że po prostu Bóg jest w nas i pokazuje swoją chwałę przez nasze życie. Drogi Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty nam wskazujesz te ciemne punkty, pokazujesz, jaka jest prawda, pokazujesz, jak naprawdę sprawy się mają. I my, rozumiejąc to, możemy oddawać Ci tylko chwałę i cieszyć się z tego, że Ty jesteś, że znalazłeś nas, że możemy każdy dzień spędzać z Tobą, uczyć się coraz więcej i lepiej odnośnie Twojego Królestwa, Twojego charakteru, Twoich sposobów działania. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest światłem dla naszych stóp, oświetla naszą ścieżkę. Nie musimy się potykać, nie musimy chodzić starymi ścieżkami, którymi chodzili być może nasi rodzice, przodkowie, być może całe nasze otoczenie idzie tą drogą, która wiedzie na zatracenie, ale możesz wskazać nam drogę, która wiedzie do Twojego Królestwa, ścieżkę życia. My, chodząc nią, też możemy wskazywać drogę innym, naszym bliskim. Drogi Boże, oddajemy Ci nasze rodziny, oddajemy Ci osoby, które są wokół nas, żeby one też mogły znaleźć światło na swojej drodze, żeby mogły dostrzec Ciebie w taki niereligijny sposób, tylko duchowy, żeby mogły pójść za Tobą, będąc pociągniętymi przez Boże serce, żeby nasze serce było pociągnięte do Ciebie i żeby ich serce też było pociągnięte do Ciebie, żeby mogli poznać Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela, tego, który kocha ich ponad życie. Żeby mogli mieć łączność i relacje. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Boże Królestwo, do którego Ty nas wprowadzasz już teraz. Że możemy pojmować coraz więcej z Twoich spraw. Bądź wywyższony w naszym życiu. Bądź tą światłością, która jest dostrzegalna w nas. Na naszych twarzach, w naszym sposobie działania, bycia, zachowania. Żeby wykonując nawet normalne obowiązki, chodząc do pracy, będąc w sklepie, móc świecić, móc pokazywać Twoje światło innym i wskazywać, że Ty jesteś, że Ty istniejesz. Amen. Amen. Wow, to jest niesamowite, kiedy jesteśmy właśnie w miejscu publicznym, wcale nie w kościele, tylko gdzie ludzie nie spodziewają się, że doświadczą Boga. I możemy tak mocno być naładowani Bożą obecnością, że ludzie pytają się nas, kim Ty jesteś, albo dlaczego jesteś taka szczęśliwa. I wtedy mogę opowiedzieć o Jezusie. Albo mogę, będąc pełna Jego światła, zaproponować komuś modlitwę. Mogę zauważyć, że ktoś jest smutny, czy ma problem. Mogę podejść i powiedzieć o tym, że znam rozwiązanie. Że w Bogu jest rozwiązanie. Że Bóg ma odpowiedź na każdy problem. I takie historie po prostu są mega, bo pokazują, jak Bóg działa i że On nie jest z książek historycznych jedynie znany, ale On jest tutaj i teraz swoim Duchem Świętym, żeby zmieniać rzeczywistość. I tak, to są cudowne rzeczy, cudowne, najfajniejsze na świecie.
Okej. Okay. Fajnie było się spotkać z wami. Widzimy się jutro ponownie. Niesamowite, że Bóg daje nam kolejny dzień, w którym możemy żyć z Nim i chodzić w świetle. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymaj się.